Bartek Jędrzejak z Dzień Dobry TVN otworzył się na temat depresji. 2 lata leczenia, brania leków. Bartek Jędrzejak jest jednym z prezenterów Dzień Dobry TVN. Przeważnie zajmuje się przedstawieniem prognozy pogody, choć zaangażowaniem wykazał się w wielu innych rolach. Niedawno przyznał, że natłok obowiązków potrafił go złamać. Udział w śniadaniówce wiąże się z wieloma wyzwaniami i to już o wczesnej godzinie. Bartek Jędrzejak od lat daje z siebie wszystko, by zadowolić widzów oraz produkcję. Stres miał dla niego negatywne skutki. Bartek Jędrzejak o pracy w Dzień Dobry TVN. Dla dziennikarza czas pracy zaczyna się już o świcie. Wielogodzinne przygotowania do wejścia na antenę zupełnie zmieniły jego styl życia. Oczy otwieram już około godziny 5. O 8 rano zaczynamy Dzień Dobry TVN, a ja godzinę wcześniej muszę być na planie. I bardzo często wstaję kilka minut przed dźwiękiem budzika. Niestety, dzieje się tak również, kiedy mam wolny dzień i mogę pospać dłużej, przyznał w życiu na gorąco. Głowa dziennikarza powiedziała w końcu dość. Natłok obowiązków i zainteresowanie medialne jego osobą z czasem dało się mu we znaki. Chcąc sprostać oczekiwaniom innych, zaniedbywał samego siebie. Pewnego dnia doszedł do granicy wytrzymałości. Mówię o tym głośno, otwarcie, choć na początku miałem z tym pewien kłopot. Ale teraz mam to już gdzieś. Przeszedłem depresję i nerwicę lękową. 2 lata leczenia, brania leków, 3 lata psychoterapii, wyznał. Dziś otwarcie mówi o gorszych dniach. Przyznanie się przed sobą i innymi jest jednym z najcięższych punktów walki z depresją. Bartek Jędrzejak pewnie mówi jednak o źródłach pomocy, które pomogły mu się podnieść w najcięższych etapach. Dziś może robić to, co kocha, jednocześnie dbając o samego siebie. Najważniejsze, żeby jak najszybciej otrzymać odpowiednią pomoc. Przede wszystkim od psychiatry, który nas zbada, zdiagnozuje i zapisze leki. Później niezbędny jest psycholog, który pomoże zrozumieć, dlaczego pojawiła się depresja. Ważni są też ludzie wokół, przyznał.